Efekt Mandeli. Nigdy nie przywiązywałem większej wagi do tego pojęcia. Zjawisko trochę upiorne, przyznaję. Ale gdy pierwszy raz natknąłem się na tę nazwę, zapomniałem zaraz po 5 minutach. Tak naprawdę dopiero w koledżu dowiedziałem się szczegółowo, co to takiego. Nie jestem typem człowieka wierzącego w teorie spiskowe, duchy i tym podobne, więc się nie interesowałem. Szkoda, że nie jestem już takim ignorantem. Wszystko zaczęło się na jednej z lekcji nauk przyrodniczych. Miałem wtedy 20 lat. Zbliżał się koniec semestru jesiennego na Uniwersytecie Stanu Floryda. Moja pani profesor, dr Arnold, zrobiła nam wcześniejszy egzamin, bo była wyrozumiała i nie chciała, żebyśmy uczyli się do wszystkiego jednocześnie. Zdecydowała, że wcześniejszy termin pozwoli nam przygotować się lepiej do jej przedmiotu, a dzięki temu później, podczas sesji, będziemy mieć o jeden powód do stresu mniej. Lubiłem ją za to, ale pewna część mnie żałuje, że potraktowała nas tak dobrodusznie. Ostatniego dnia zajęć większość osób się nie pojawiła. Wszyscy wiedzieli, że i tak nie będziemy przerabiać nic ważnego i chcieli jak najszybciej zrobić sobie wolne. Niestety, niektórzy z nas byli uwiązani ze względu na warunki frekwencji, jakich trzeba przestrzegać, pobierając stypendium. Inni przyszli zwyczajnie z grzeczności i szacunek do dr Arnold. Jeśli o mnie chodzi, przyszedłem, bo po prostu uwielbiam jej zajęcia. Kolejna godzina i 15 minut jej wykładu były czystą przyjemnością. Poza tym i tak nie miałem nic lepszego do roboty. Zajęcia zaczęliśmy odrobinę inaczej niż zwykle. Często na początku omawialiśmy jakieś tematy minionego tygodnia. Coś o GMO, dramatycznie zmniejszającej się populacji żyraf albo innej ekologicznej ciekawostce. Dziś patrzyliśmy na stary artykuł dotyczący czegoś niezwiązanego bezpośrednio z biologią. Opisywał efekt Mandeli. Nie za wiele o nim wcześniej słyszałem, podobnie jak większość z nas. Ale ona mówiła na ten temat z wielkim przejęciem. Starsza pani zwykle zachowywała się dość energicznie podczas lekcji. Reagowała wręcz wybuchowo, gdy ktoś się z nią nie zgadzał. Jednak dziś była ogarnięta szalonym wręcz entuzjazmem. No dobrze. Dla wszystkich tych, którzy okazali się tak uprzejmi i pojawili się na moich zajęciach, mam dziś coś specjalnego. Pomówimy o czymś, czego prawdopodobnie już nigdy nie zapomnicie. A może totalnie olejecie, sama już nie wiem. Jednak jeśli was to zaintryguje tak samo jak mnie, to jestem pewna, że nie pożałujecie, że przyszliście. Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy zmarł Nelson Mandela? Wszyscy z zakłopotaniem zaczęli rozglądać się dookoła. Potem jakaś dziewczyna podniosła rękę. Zmarł kilka lat temu, chyba w 2012? Powoli pokiwała głową, uważnie obserwując reakcję pozostałych, jakby czegoś oczekiwała. W końcu znalazła. Zwróciła się do jednego z chłopaków. Seagrave, czyżbyś miał wątpliwości? No, w sumie to myślałem, że zmarł już dawno. Jakoś w latach 90. w więzieniu. Na jej twarzy pojawił się promienny uśmiech. No to jak, klaso? Kto ma rację? Amanda czy Cole? Wszyscy byli zdezorientowani. Większość, podobnie jak ja, nie miała o tym bladego pojęcia. Ale kilka osób zgodziło się z Colem, a jedna poparła wersję Amandy. Amando, jesteś bliższa prawdzie. Zmarł z powodu infekcji dróg oddechowych 5 grudnia 2013 roku. Ale w takim razie
Dlaczego niektórzy z was byli przekonani, że umarł w więzieniu na początku lat 90? Kilka osób tak sądziło. Badar, dlaczego tak myślałeś? No, mógłbym przysiąc, że uczyliśmy się o tym w 7 klasie podczas miesiąca czarnej historii. Ja tak samo. Miesiąc czarnej historii, kiedy jeszcze byłam mała. Zmarł, a potem jego żona chciała pozwać jakąś firmę. Odezwała się jedna z dziewczyn. Nigdy nie widziałem dr Arnold bardziej zadowolonej z siebie. Doskonale. Jesteście przekonani, że pamiętacie te wszystkie wydarzenia. Niestety, o dziwo, to wszystko nigdy nie miało miejsca. Nic z tego, o czym mówicie. Sami sprawdźcie. Wpiszcie sobie w Google. Nelson Mandela, śmierć. Nie znajdziecie nic o więzieniu i latach 90. w tej kwestii. Spróbujcie zmodyfikować wyszukiwanie. Nelson Mandela, śmierć w więzieniu. Nie znajdziecie żadnego artykułu na CNN ani filmu z jego pogrzebu transmitowanego na cały świat. Nie wyjdzie nic o domniemanej przyczynie śmierci ani o zamieszkach w południowoafrykańskich miastach tuż po niej, bo nic takiego się nie wydarzyło. Trochę zbiło mnie z tropu. Większość klasy siedziała w ciszy, oczekując dokładniejszego wytłumaczenia sprawy. To zjawisko znane jako efekt Mandeli. Totalna zagadka. Tajemnicza anomalia, która wystąpiła na Ziemi i nie ma jakiegokolwiek naukowego wyjaśnienia. Od tamtej chwili godzina i 15 minut błyskawicznie zleciały. Byłem pewny, że minęło tylko 5 minut, kiedy okazało się, że to koniec zajęć. Wyszedłem ogromnie zaintrygowany. Ogólnie istnieje teoria mówiąca o tym, że Nelson Mandela rzeczywiście zmarł w więzieniu w latach 90. Potem jednak miało stać się coś, co odwróciło ten bieg wydarzeń, a Mandela żył dalej kolejne dekady, zanim zmarł w 2013. Chociaż jedni nie pamiętają jego śmierci w XX wieku, a inni już tak. Pamiętają nagłówki z wiadomości i gazet, wzruszającą przemowę jego żony. Ale to wszystko wyparowało z naszej rzeczywistości, gdy zaistniała ta dziwna anomalia, pisząc historię od nowa. Jedyne, co pozostało, to rozległe, kolektywne wspomnienia. Ci ludzie wiedzą, że on umarł w ten sposób. I jakimś cudem przedstawiają wszystko w ten sam sposób, a jednak się mylą. Osobiście nie przypominam sobie, żeby doszła do mnie informacja o jego śmierci w latach 90., ale wiele osób już tak. Są dwie teorie, które to tłumaczą. Pierwsza i mniej popularna to podróż w czasie. Zakłada, że ktoś cofnął się w czasie i wpłynął na bieg wydarzeń, ale tylko odrobinę. Mimo wszystko spowodowało to efekt domina, który w rezultacie dał drastyczną zmianę. Oto zmyślony przykład. Bob poślubił Sally. Spotkali się gdzieś w centrum miasta w sierpniu 2005 roku. Bob był zrozpaczony, bo jego pies niedawno zginął potrącony przez samochód. Dlatego, kiedy zobaczył Sally na spacerze z psem, nie mógł się opanować. Podszedł do niej i zaczęli rozmawiać. Niebawem zakochani zostali małżeństwem. Właśnie wtedy Jake cofa się w czasie do tego samego miasta, o tej samej porze. Jake jedzie samochodem w chwili, gdy pies Boba wybiega na jezdnię. Jego auto jedzie przed pojazdem, pod kołami którego miało zginąć zwierzę. Jednak tak się składa, że Jake jest lepszym kierowcą. W porę hamuje i nie uderza w psa. Pupil wraca do Boba cały i zdrowy. Teraz więc, gdy Bob spaceruje w centrum, nie zauważa Sally z psem. Nigdy nie zamieniają słowa.
biorą ślub z innymi wybrankami, a ich syn, który mógłby wynaleźć lek na raka, nie istnieje. Jednak podróż w czasie wydaje się być całkowicie fikcyjna i niemożliwa. Bardziej powszechna teoria głosi, że jest kilka alternatywnych wszechświatów i czasami ocierają się o siebie, krzyżując drogi. Podobnie jak dwa auta przy drobnej stłuczce. Następuje mała kolizja. Wszechświat A uderza w tył wszechświata B. Prawie wszystko pozostaje nienaruszone, z wyjątkiem tego, że wersja A potrzebuje nowego zderzaka. Innymi słowy, coś pomiędzy tymi dwoma światami się wymienia. Nelson Mandela żył do 2013 roku i zmarł z powodu infekcji dróg oddechowych. Wszyscy we wszechświecie B są przekonani o słuszności właśnie tej wersji zamiast afrykańskiego więzienia, ponieważ więcej osób ją tam pamięta. Po zajęciach u dr Arnold poszukałem na ten temat więcej informacji i znalazłem też inne przypadki, takie jak na przykład misie Bernstein. Jako dzieci wszyscy czytaliśmy misiowanki, albo rodzice czytali nam te opowieści. A teraz tak bez patrzenia. Spróbujcie przypomnieć sobie, jak dokładnie napisać ich nazwisko. Bernstein przez E czy Bernstein przez A? Która wersja? Jeśli twierdzisz, że poprawna to Bernstein pisane przez E, należysz do grona tysięcy innych, którzy zastawiliby własny dom, twierdząc, że mają rację. Jednak w rzeczywistości nigdy nie pisano ich nazwiska w ten sposób. A co ze słynną małpą, ciekawskim George'em? Miał ogon? A jaką pozycję przyjmuje rzeźba myśliciela w Paryżu? Czy opiera głowę o zaciśniętą pięść? Czy też jego dłoń nie jest nawet złożona, a jedynie osuwa się po policzku, a palce prostuje w stronę klatki piersiowej? No cóż, ciekawski George nie ma ogona, a myśliciel przyjmuje drugą pozycję. Niniejsze obserwacje mogą wydawać się głupie, ale jeśli rzeczywiście są całkowicie zmyślone, dlaczego tak wiele ludzi jest przekonanych o swoich racjach? Jeśli o mnie chodzi, mam własne zdanie na temat misiów Bernstein i ciekawskiego George'a. Kiedy patrzy się na pisownię, nazwisko Bernstein wydaje się żydowskie lub niemieckie i umysł łatwo podsuwa końcówkę Ein, która to często się w nich pojawia. Weźmy na przykład Goldstein, Perlstein, a w końcu nawet Einstein. Wszyscy o nim słyszeliśmy. Bernstein nie wygląda poprawnie i po czasie głowa sama wymienia A na E. Tak samo jest z ciekawskim George'em. Na litość, przecież jest małpą. To oczywiste, że jesteśmy pewni, że ma ogon. Na dodatek na rysunkach jest często przedstawiany zwisając z liany głową w dół i tyłkiem w górze, zupełnie jakby utrzymywał się na ogonie. Te przykłady przedstawiają według mnie siłę sugestii. Poprzez czynniki zewnętrzne nasza pamięć o tych szczegółach została zniekształcona. Z drugiej strony mamy jednak rzeźbę myśliciela, maskę pogrzebową Tutanchamona i Nelsona Mandelę, rzecz jasna. Skoro myśliciel naprawdę pozuje z luźną dłonią i wyprostowanymi palcami, przyciśniętą do policzka, który marszczy się nad kostkami, to dlaczego pamiętamy zwiniętą dłoń, o którą opiera głowę? I to nie tylko my, ale mnóstwo popularnych kreskówek przedstawia to w ten właśnie sposób. Zatem czemu tak wielu z nas popełnia ten błąd? Maska pogrzebowa Tutanchamona. Co jest na samej górze, dokładnie między oczami? Umieszczono tam pewną figurkę. Konkretnie figurkę zwierzęcia. Ci z was, którzy odpowiedzieli, no jasne, że tam jest wąż, myślą podobnie jak ja. A jednak mylicie się. To znaczy, nie do końca.
Jest wąż, ale jest też ptak. Ptak, który wygląda na tej masce tak dziwacznie, tak nienaturalnie, że nie potrafię patrzeć na niego inaczej niż kręcąc głową. Niemożliwe, że tam są dwa zwierzęta. Przecież to śmiesznie wygląda. Wpiszcie sobie w Google i sami zobaczcie. Pamiętam, że w szóstej klasie miałem podręcznik do historii, gdzie na okładce było właśnie zdjęcie tej maski. Patrzyłem na nie każdego dnia. Za każdym razem, kiedy przytakiwałem na lekcji, mój wzrok padał właśnie na tę książkę, która zawsze leżała przede mną na ławce. Nigdy nie zauważyłem tego ptaka. Pomyślałem, że może to wina kąta, pod którym patrzyłem, ale figurka odstaje tak mocno, że nie można jej nie zauważyć, chyba że całkowicie odwróci się maskę. Ale w ten sposób nie dałoby się zobaczyć węża. Nie jestem jedynym, który pamięta maskę w innej wersji. W kreskówkach cały czas źle ją rysują. Mimo to ten ptak był na niej od zawsze. To jest od 1323 roku przed naszą erą. Dobra, dosyć już tych moich wywodów. Pewnie zastanawiacie się, jaki to wszystko ma związek z dalszą historią. Tak się złożyło, że po zajęciach z dr Arnold tamtego dnia nie mogłem przestać analizować tego zjawiska. Byłem do tego stopnia zaniepokojony, tak ogromnie zaintrygowany, że nie potrafiłem myśleć o niczym innym. Czułem, jakbym sam padł jego ofiarą. Mimo wszystko nie stanowiło to raczej dla mnie jakiegoś wielkiego przebudzenia. Nie jawiło się jako filozofia stawiająca w nowym świetle całe moje życie. W sumie to po pewnym czasie zorientowałem się, że jestem zbyt zajęty nauką do egzaminów, żeby tak często rozważać ten temat. Wszystko się jednak zmieniło, kiedy tydzień później przy śniadaniu spotkałem się z moim przyjacielem Asherem. Asher i ja przyjaźniliśmy się od pierwszej klasy. Poznaliśmy się w szkole chrześcijańskiej w Tawas City w Michigan, w mieście o populacji liczącej mniej niż 10 tysięcy mieszkańców. Zawsze było tam zimno, ponuro i szaro. I cicho. Z pięciopiętrowego budynku dało się zobaczyć całe miasto. Opustoszałe pola kukurydzy rozciągały się kilometrami, a jedyne źródło dochodu dla miasteczka stanowił niewielki port, gdzie funkcjonowało jeszcze rybołówstwo. Dużo później odkryłem, że w innych krajach Tawas City w stanie Michigan jest znane jako ornitologiczna stolica świata. Najwyraźniej migruje tu mnóstwo różnych gatunków ptaków, co jest nie lada gratką dla ornitologów. Nigdy jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Pamiętam tylko zaśnieżone, szare niebo, ciche pola kukurydzy i to uczucie, że gdyby nagle to miejsce zniknęło z powierzchni ziemi, to i tak nikt by nawet nie zauważył. Naturalnie poziom nauczania publicznej szkoły był słaby, ale prywatnych placówek nie było. Moja klasa liczyła 15 osób, z nauczycielem 16. Tak mi się przynajmniej wydawało. Umieram z głodu. Asher westchnął idąc przede mną na stołówce. Był sobotni poranek, ostatni tydzień semestru. Uczyliśmy się jak szaleni. Spodziewaliśmy się, że ten dzień spędzimy robiąc to samo, co zwykle. Będziemy kuć do upadłego i próbować oprzeć się pokusie kupienia Adderallu, który w tamtym czasie był raczej łatwo dostępny w kampusie. Koniec końców mój dzień wyglądał zupełnie inaczej. Usiedliśmy tam, gdzie zwykle. Fryzura Ashera jak zwykle prezentowała się niedbale. Był rudzielcem, a na dodatek dość niepokornym. Dowcipniś, ledwo zaliczał przedmioty. Był tu tylko dla imprezowania i dziewczyn. Jego stopnie to odzwierciedlały. Ale jak na najlepszego przyjaciela przystało, zmuszałem go do nauki i jakoś zdawał. Przy śniadaniu nigdy nie poruszaliśmy szkolnych tematów.
Zajęcia i testy były szczegółowo omawiane przy obiedzie, ale o tej porze chcieliśmy trochę od tego odpocząć. Ostatnim razem w kółko gadałem tylko o efekcie Mandeli, do tego stopnia, że naprawdę widziałem, jak ciężko mu już o tym słuchać. Dlatego dziś nawet słowem o nim nie wspomniałem. Mówię ci, stary, jak tylko to się skończy, w końcu ostro zabalujemy. Obiecuję ci. Jak nigdy, Sean, będę chciał się obudzić i nie pamiętać, gdzie jestem. Ta, jasne. Nie marzy ci się czasem, żeby wrócić do szkoły w Tałas? To znaczy, nie do Tałas, do miasteczka. Chodzi mi o zajęcia. Wtedy myśleliśmy, że jest tak ciężko. Ciekawe, nie? No tak, no to był zupełnie inny świat. Wszystko banalnie proste w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj tutaj. Poza tym tylko 14 osób w klasie, no chyba, że jeszcze doliczyć panią Davis. Ej, aż nie do wiary. 14? No, ja myślałem, że 15. Nie, no gdzie tam? 14, no zobacz. Ja, ty, Erin Engels, Tyler Mahoney, Zach O'Toole, ta niemowa Grayson, Elizabeth, Norman i jeszcze ten, jeden. No, nie pamiętam, jak miał naprawdę na imię, ale pamiętasz, wołaliśmy na niego Taz. Miał taką ksywę po tym diable tasmańskim z Looney Tunes, bo mówił tak szybko, że nikt go kurwa nie rozumiał. No i ten, no, był jeszcze Brian Reed, Amy, bliźniaki George i Jordan Reynolds, no i ten jeden kujon, jak on, Dylan. No i ta, nauczycielka, pani Davis, razem z nią 15. No i jeszcze Eve. Kto? No, Eve. Taka nieśmiała dziewczyna. Niska blondynka, brązowe oczy. Pamiętasz? No, z nikim nie rozmawiała. Nie no, stary. Było nas 14 osób. No co ty no. No jeszcze Eve. Cały czas czekałem, aż wymienisz jej imię. Patrzył na mnie, jakbym próbował mu wmówić, że za oknem przelatuje właśnie stado świń. Dobra, Asher, zgrywasz się teraz, prawda? No to weź przestań. Nie no, wcale się nie zgrywam, chłopie, nie było żadnej Eve. Doskonale pamiętam 14 osób, 4 dziewczyny i 10 chłopaków. Nie, 5 dziewczyn, 10 chłopaków, tak właśnie było. Miała na imię Eve. Z nikim nie rozmawiała i żaden z nas nigdy nie zamienił z nią słowa. Robisz sobie jaja i to wcale nie jest zabawne. Czytałem tyle tego gówna na temat efektu Mandeli i teraz próbujesz mnie nastraszyć. Dosyć. Nie przeginaj. No to ty nie przeginaj z tą całą Mandelą. Nie ma żadnej Eve. Koniec, kropka. Jesteś niewyspany i tyle. Co? Robiłem się trochę zdenerwowany, ale jednocześnie przerażony. Później wpadłem w coś w rodzaju histerii, gdy dotarło do mnie, że efekt może być czymś prawdziwym. Poczułem się beznadziejnie zagubiony podczas sprzeczki z Asherem. Wiedziałem, że Eve tam była. Chodziła z nami do klasy w Tałas. Łatwo mogłem przypomnieć sobie jej twarz. Sean, pogrywasz sobie ze mną, co? Nie. Odpowiedziałem, próbując ukryć panikę w głosie. Sprawa była raczej prosta. Asher najzwyczajniej w świecie o niej zapomniał. Minęło ponad 10 lat, a ta dziewczyna nie wyróżniała się z tłumu. Unikała rozmów, zawsze siedziała z tyłu i nie miała nic do powiedzenia. Odzywała się tylko, gdy zmusiła ją do tego pani Davis. Nikt z klasy z nią nie gadał. Dobra, stary, po prostu jej nie pamiętasz. Zawsze była taką cichą myszką, serio. Pierwsza klasa to w sumie już dawne czasy. Nie wiem, może i tak, ale szczerze... Nie no, na pewno nie. Dobrze przypominam sobie całą klasę, było 14 osób, serio. Musiało ci się coś poplątać. No ale z czym poplątać? Nie wmawiaj mi jakiejś chorej akcji! Rany, co ci odwala do cholery? Słuchaj, to wcale nie jest śmieszne. Wiesz przecież, że ostatnio mocno przejąłem się tym całym efektem Mandeli. Błagam cię, Asher, przestań! Popatrzył na mnie przerażony.
Sean, ja wcale z tobą nie pogrywam. Czemu ty się tym w ogóle tak przejmujesz? Masz, wyluzuj spokojnie. Podsunął mi swój kubek kawy. Nic się nie dzieje. Wszystko z tobą w porządku. Ona tam była z nami, Asher. A pamiętasz projekty z czytania? Było nas 15. Po 5 osób w każdej grupie. Eve była w mojej. Nie, bracie. To znaczy tak, masz rację. Było po 5 osób, ale włączając w to panią Davis, pamiętasz? Nie. Ona chodziła po klasie i się tylko przypatrywała. Asher, Eve była w mojej grupie. Wiem, że tak było, bo za każdym razem, jak wypadała jej kolej, żeby czytać, to nie mogła i w końcu nic nie mówiła. Parę razy zdarzyło się, że coś przeczytała na głos i wtedy od razu wsłuchiwałem się w jej głos jak zahipnotyzowany, bo po prostu tak rzadko to robiła. Nikt nigdy nie miał okazji jej usłyszeć. Asher siedział w ciszy nieruchomo. Obaj mieliśmy swoje wersje, ale jedna z nich była nieprawdziwa. Błagam. Ja... Samochód. Może chociaż to pamiętasz. Jej matka, zawsze elegancko ubrana, zawsze w sukience. Przyjeżdżała po nią do szkoły tym fajnym czarnym autem. Nigdy nie kręciły mnie samochody i nadal nie zwracam na nie uwagi. Jeszcze w ostatniej klasie liceum byłem przekonany, że Altima to oddzielna marka. Nie widziałem różnicy między Porsche a Hondą. Ale jej samochód zapadł mi w pamięci. Wyglądał naprawdę nieźle. Chyba jakiś Cadillac albo coś podobnego. No proszę cię, każdy zwracał na niego uwagę, gdy zajeżdżała pod szkołę. Jej matka codziennie pojawiała się pierwsza. Eve, widząc ją, szybko podnosiła się z ławki, którą w samotności okupowała i powolnym krokiem szła w stronę samochodu. Nawet jak była brzydka pogoda i padał śnieg, jej mama w tym swoim pięknym stroju zawsze wysiadała i obejmowała ją na powitanie. Za każdym razem. Od Eve zawsze czuć było przyjemny zapach perfum jej matki, bo przy odwożeniu do szkoły przechodziła przez ten sam rytuał. W tym momencie Asher wyglądał na poważnie zaniepokojonego. Sean, nie pamiętam takiej osoby. Powiedziałbym, że opowiadasz o kimś, kogo nie znam, z jakiejś innej szkoły, ale przecież chodziliśmy do tej samej. Ja jej nie pamiętam. W ogóle. Może ty ją poznałeś, nie wiem, jeszcze w przedszkolu? Nie, no przecież obaj o niej gadaliśmy. Była w mojej grupie na czytaniu u pani Davis. No dobrze, a co było potem? Cały czas mówisz tylko o pierwszej klasie. Nie pamiętam jej potem. Musiała się gdzieś przeprowadzić. Ale w pierwszej klasie była z nami na pewno. To pewnie dlatego wyleciała ci z głowy. Wyprowadziła się i zapamiętałeś tylko tych, którzy skończyli szkołę. O nie. Pierwszy rok też pamiętam. Nie było jej tam. Pani Davis to nadal moja ulubiona nauczycielka. Nie było w klasie dziewczyny o imieniu Eve. Nie wiem do końca dlaczego, ale chciało mi się płakać. Wyobraź sobie, że przez całe życie nigdy nie wierzyłeś w duchy. Pewnego razu oglądasz sobie jakiś horror, w którym widzisz scenę, gdzie główny bohater patrzy w lustro i po chwili jego odbicie zatrzymuje się, przestając go naśladować. Przerażające. Potem nie możesz przestać o tym myśleć, bo cały czas jesteś w szoku. No, ale w końcu to tylko film. To się nie wydarzyło naprawdę. I tylko dlatego jeszcze nie unikasz przeglądania się w lustrze. Z czasem jednak dowiadujesz się, że film był oparty na faktach. Zgoda. Każdy może sobie tak powiedzieć. Oparte na faktach. Jak większość horrorów. To, że coś mogło się wydarzyć, nie znaczy, że się wydarzyło naprawdę. Nie czuć zagrożenia. Ale powiedzmy, że to samo spotyka potem ciebie. Wychodzisz spod prysznica i patrzysz w lustro.
Podnosisz ręcznik, żeby wytrzeć włosy, ale twoje odbicie ani drgnie. Tylko się w ciebie wpatruje. Ja pierdolę. Jesteś przerażony. Wszystko dzieje się na twoich oczach i nie możesz temu zaprzeczyć. Właśnie tak czułem się tam, siedząc przy stoliku. Może sytuacja nie do końca była taka sama, ale wiedziałem, że Eve była w naszej klasie. Pamiętałem ją tak dobrze, jakbym widział ją wczoraj. Tylko że Asher nie miał pojęcia, o kim mówię. To trochę tak jak z tym ptakiem na masce Tutanchamona, jak z ułożeniem dłoni rzeźby myśliciela, jak z niezarejestrowanym pogrzebem Nelsona Mandeli na początku lat 90. Czułem, że za chwilę dostanę ataku paniki. Przez cały dzień nie mogłem się uczyć. Byłem zbyt oszołomiony. Ze wszystkich sił próbowałem dokleić Eve do przedszkolnych wspomnień, ale coś mi nie grało. Nie pasowała. Nie pasowała do mojego starego kościoła. Nie pasowała do osiedla, na którym dorastałem. Pasowała tylko do pierwszej klasy pani Davis. W końcu tego samego wieczoru zadzwoniłem do mamy. W tym momencie jeszcze nie byłem w pełni przekonany, że doświadczam efektu Mandeli. Jakaś część mnie podpowiadała, że Asher po prostu palił za dużo trawki w liceum i dlatego o niej zapomniał. Wiedziałem, jak sprawdzić, czy mam rację. Uprzedzałem mamę, że nie będę się pewnie często odzywał w tym tygodniu, bo mam dużo nauki, co doskonale rozumiała. Dlatego była trochę zaskoczona moim telefonem. Hej, Sean. Co tam u ciebie? Hej, mamo. Chciałbym cię tylko o coś zapytać. Pamiętasz może dziewczynę o imieniu Eve w klasie pani Davis? Taka niska, blond włosy, brązowe oczy. Dość dziwne pytanie. Wiesz co? Nie kojarzę. Na siódme urodziny zapraszałeś wszystkie dzieciaki, ale... Kurczę, nie pamiętam żadnej Eve. Tak, zaprosiłem ją, ale nie przyszła. Była naprawdę bardzo nieśmiała. Pewnie dlatego o niej zapomniałaś. Słuchaj, mam jakieś twoje zdjęcia z pierwszej klasy. Mogę ci wysłać, a ty pokażesz mi na nich tę dziewczynkę. A właściwie to dlaczego o nią pytasz? Chodzi o to, że Asher też jej nie pamięta. Trochę mi to teraz nie daje spokoju. Wiesz, no dobra, byłoby super, gdyby udało ci się wysłać te zdjęcia. Masz to jedno grupowe? Takie z całą waszą czternastką? 15. Było 15 osób w klasie, mamo. Nie, myślałam, że 14. Cudowne. Mamo, po prostu wyślij mi te zdjęcia jak możesz. Dobrze, ale wszystko w porządku, Sean? Tak, tylko trochę dziwna sprawa. Nikt sobie jej nie przypomina. Poczekaj. Może tu... Wiesz co? Nie mam zdjęcia grupowego. Szkoda. Może mama Ashera je ma. Ciekawe, czy on mógłby ją jakoś o to zapytać. Wiesz co, wyślę ci to, co znalazłam. Okej. Dzięki, mamo. Trochę jeszcze pogadaliśmy, ale w ogóle nie mogłem się skupić na rozmowie. Nie potrafiłem przestać myśleć o Eve. Miałem przed oczami jej niską postać, wyprostowaną postawę, oryginalne sukienki, które zakładała do szkoły. Do dziś pamiętam nawet jej zapach, który chwilami przez ułamki sekund czułem gdzieś na zakupach czy w sali wykładowej. Zawsze przypominał mi o podstawówce. Pamiętam jej głos, kiedy w końcu zebrała się na odwagę, by wydukać parę zdań w naszej grupie na czytaniu. Wszystko pamiętałem. Wiedziałem, że będę w stanie ją wskazać na zdjęciach, jeśli na którymkolwiek się pojawi.
Pewna rzecz nie dawała mi jednak jeszcze spokoju. Efekt Mandeli to cwany przeciwnik. Niby wyraźnie go widać. Dotyczy konkretnej sprawy, ale nie zostawia po sobie żadnych śladów. Już mówię, co mam na myśli. Weźmy na przykład posąg myśliciela. Dużo ludzi pamięta, że robiło sobie przy nim zdjęcie. Wiedzą, że rzeźba nie wyglądała tak jak teraz, w momencie gdy je robili, więc wycierają z kurzu wakacyjny album i przeglądają go, by w końcu z niechęcią popatrzeć na zdjęcie, na którym pozują ze swoją eks-żoną przy posągu. Cały ten trud, to zakłopotanie związane z wygrzebywaniem starego albumu, okazał się na nic, ponieważ na fotografii myśliciel ustawiony jest dokładnie w ten sposób, w jaki pamiętają, że na pewno nie był. Jeszcze dziwniejsze są wiralowe zdjęcia ludzi stojących przed posągiem i pozujących z głową opartą na pięści. Są przecież tuż przed nim. Nie uważacie, że prawdopodobnie zauważyliby, że robią coś nie do końca tak samo? Może jednak nie są skończonymi idiotami. Może kiedy robili to zdjęcie, myśliciel rzeczywiście trzymał głowę ułożoną na zwiniętej dłoni. Aż wreszcie w pewnym niesprecyzowanym, niewykrywalnym momencie w czasie stało się coś, co zmieniło ten widok, czego skutkiem jest zaistnienie efektu Mandeli. Jednak zmiany zaszły tylko w posągu. Wszystko inne wokół niego pozostało nienaruszone. I właśnie stąd mamy teraz dziwne zdjęcia ludzi niepoprawnie pozujących zaraz pod rzeźbą. Wiedziałem, że jeśli mam do czynienia z efektem Mandeli, to wysyłanie jakichkolwiek starych zdjęć będzie bez sensu. Wtedy kwestia tego, czy Eve z nami stała, czy nie w momencie fotografowania naszej klasy 13 lat temu, była nieistotna, bo i tak nie zobaczyłbym jej teraz na zdjęciu. Jeśli wszechświat pozbawił Eve istnienia, nie będzie jej widać na żadnym z wywołanych polaroidów. Ale i tak chciałem to sprawdzić. A może coś się jednak wyjaśni? Mama wysłała mi 4 zdjęcia. Jedno przedstawiało mnie, Ashera, Briana Reeda, Taza i Normana bawiących się na boisku po lekcjach. Drugie zdjęcie też nie było pomocne. Tylko ja i Asher siedzący na stole piknikowym. Trzecia fotografia natomiast była już interesująca. To był jeden ze świątecznych koncertów. Cała nasza piętnastka nauczyła się 3 kościelnych pieśni do zaprezentowania przed rodzicami. Dla nas wszystkich było to bardzo upokarzające doświadczenie. Może z wyjątkiem Erin. Ona była urodzoną gwiazdą estrady. Ale szczególnie zawstydzona czuła się Eve. Obrazy w mojej głowie natychmiast się odświeżyły. Ustawienie dziewczyn na zdjęciu od razu wydawało mi się zastanawiające. Wszyscy jesteśmy na nim na scenie. Na jej środku ustawiono jeden podest. Niektórzy z nas na nim stanęli, a pozostali byli przed nim. Po lewej stronie chłopcy, 5 na podeście i 5 przed nim. Po prawej stały dziewczyny, 3 z przodu i 1 na podeście, ustawiona między ramionami 2 koleżanek na dole. Wyglądało to tak, jakby kogoś na zdjęciu brakowało. Po lewej jest Erin, obok niej Amy, a potem Elizabeth. Grayson stoi na podeście, widać ją między Erin i Amy. Eve wpasowałaby się idealnie między Amy i Elizabeth. Idealnie. Dlaczego niby ktoś ustawiłby 3 dziewczyny w pierwszym rzędzie, a 1 na podeście asymetrycznie? Zwłaszcza, że chłopcy są równo ustawieni. To nie trzymało się kupy.
Pamiętam jej w tamtego wieczoru, jak bardzo była wystraszona. Pamiętam jej białą sukienkę. Pomyślałem wtedy, że ten jeden raz wszyscy jesteśmy wystrojeni dokładnie tak jak ona. W końcu się nie wyróżniała. Ciągle mam przed oczami widok jej płaczącej za kulisami, do reszty wystraszoną. Przez cały koncert nawet nie otworzyła ust, tylko drżała. Mógłbym przysiąc, że to wszystko się wydarzyło. Ostatnia fotografia również okazała się nieprzydatna. Byłem tam tylko ja i Brian Reed. Graliśmy w kickbola w ostatni dzień szkoły. Na zdjęciu biegłem jak szalony do pierwszej bazy. Zapisałem sobie zdjęcie z koncertu świątecznego na telefonie. Stanowiło dowód, który musiałem pokazać Asherowi. Następnego dnia, kiedy na niego wpadłem, od razu pokazałem mu zdjęcie. O dziwo wyglądał na poruszonego. Wydawał się nieco zdenerwowany, kiedy doszło do niego, jak dziwnie wygląda nasze ustawienie. Powiedział, że gdybym powiedział mu o Eve teraz, po tym jak zobaczył zdjęcie, pomyślałby pewnie, że to tylko zbieg okoliczności. Ale skoro wspominałem o niej zanim obaj na nie spojrzeliśmy, cóż, zrobiło się trochę dziwnie. Mimo wszystko nie był w stanie jeszcze uwierzyć w efekt Mandeli, w przeciwieństwie do mnie. Jednak z zaciekawieniem poprosił mamę, by poszukała naszego klasowego zdjęcia. I znalazła. Obaj z niecierpliwością czekaliśmy na plik. Nie pamiętałem okoliczności jego wykonania, ale zarówno ja, jak i Asher chcieliśmy zobaczyć, czy będziemy na nim ustawieni tak samo dziwnie, jak na koncercie bożonarodzeniowym. Kiedy dostał wiadomość, obaj aż wzdrygnęliśmy się z podekscytowania. Zatkało mnie w momencie, gdy je zobaczyłem. Pamiętam! Urząd dla niepszczoły. Co? Asher, zobacz, jak my tu stoimy. To właśnie przez nią, przez Eve. Pani Davis stoi po środku. Siedmioro z nas po jej lewej i siedmioro po prawej. Uczniowie stojący po jej lewej stronie byli lekko skierowani twarzą do niej. W ten sposób, że ich prawy profil był mniej widoczny. Wszyscy po prawej stronie pani Davis byli za to odrobinę zwróceni w jej lewo, więc ich prawe profile były wystawione przodem do fotografa. To, co od razu rzucało się w oczy, to dziwnie duża, wolna przestrzeń na zdjęciu. Kiedy grupy są ustawiane w ten sposób, z reguły ma to na celu ich ściśnięcie, tak, żeby wszyscy mogli zmieścić się w kadrze i przy dużej ilości osób zwykle wygląda to w miarę naturalnie. Jednak na naszym zdjęciu widać, że mieliśmy wystarczająco dużo miejsca, by stanąć normalnie przodem do aparatu. Asher, stoimy tak dlatego, że Eve urządliła pszczoła. No powiedz, że też pamiętasz. Właśnie ustawialiśmy się do zdjęcia i wtedy urządliła ją pszczoła tuż pod prawym okiem. Strasznie spuchła jej twarz i zaczęła płakać, bo nie chciała tak wyglądać na zdjęciu. To dlatego fotograf kazał nam się tak ustawić. Eve mogła stanąć, pokazując tylko lewą część twarzy do aparatu. Stary, staliśmy tak, żeby zająć mniej miejsca. Wcale nie. Niby po co? Zobacz, ile tu jest jeszcze przestrzeni po obu stronach. Aż nienaturalnie to wygląda. Nie trzeba było się tak ściskać. Człowieku, ja w ogóle nie przypominam sobie takiej akcji. Serio. Zaczynam się trochę bać. Myślę, że trzeba po prostu przestać do tego wracać. Ale ja nie mogę tak po prostu o tym zapomnieć. Ona była prawdziwa. Nie wierzę, że nikt jej nie pamięta. Została mi już tylko jedna opcja. Musiałem zorganizować spotkanie ze wszystkimi.
Jeśli okazałoby się, że inni pamiętają Eve, wiedziałbym, że nie oszalałem. Większość z nas nie rozmawiała ze sobą od lat, ale na przykład Erin była wśród moich znajomych na Facebooku. Często wspominała, że powinniśmy zrobić jakieś klasowe spotkanie po latach. Wiem, że gdybym tylko wyszedł teraz z propozycją, na pewno chętnie zajęłaby się organizacją. Napisałem do niej jeszcze tego samego dnia. I tak jak myślałem, od razu napaliła się na ten pomysł. Wszystkich nas czekała niebawem zimowa przerwa w nauce. Zaproponowałem, żebyśmy spotkali się w Tawas City. I tak miałem się wybrać do domu na święta. Mama już od dawna sugerowała, że powinienem zrobić w domu spotkanie klasowe. Twierdziła, że będzie zaszczycona móc ugościć moich dawnych znajomych. Erin była zachwycona. Zapewniła mnie, że skontaktuje się z resztą. Całą naszą piętnastką. Tak powiedziała. Serce mi podskoczyło. Cała piętnastka? No tak. My i pani Davis. Wtedy zacząłem bać się jeszcze bardziej. Erin była tą osobą, która zawsze dbała, by klasa była zgrana i razem się trzymała. Skoro nie pamiętała Eve, znaczy, że coś było naprawdę nie w porządku. 18 grudnia, trochę podenerwowany, zajechałem pod swój rodzinny dom. Nie byłem tam od lat. Zazwyczaj w święta to rodzice przyjeżdżali do mnie. Nie dlatego, że źle się czułem w domu. Ja po prostu nienawidziłem Tawas City. W czasie świąt było tam okrutnie zimno. Większość mieszkańców, jeśli tylko mogła sobie na to pozwolić, wyjeżdżała na zimę gdzieś na południe. O tej porze roku było to prawdziwe, lodowate, wymarłe miasteczko. Rodzice odebrali mnie z lotniska. Całą drogę patrzyłem za okno. Wracały do mnie wspomnienia. Przejeżdżaliśmy obok zmarzniętych pól kukurydzy. Nad nami ponure, szare niebo. Poczułem się, jakbym był tu jeszcze wczoraj. Nic się nie zmieniło. Wszystko od razu rozpoznałem. Może tylko niektóre stare budynki wyglądały na jeszcze starsze, jeszcze bardziej zniszczone, upiornie puste. Przez całą podróż, a nawet potem, rozpakowując się w domu, czekając na resztę dawnych kolegów i koleżanek, nie mogłem przestać myśleć o Eve. W tym ponurym, zapomnianym mieście miałem wrażenie, że jest bliżej mnie. Czułem ją dosłownie w zasięgu ręki. Wiedziałem, że jeśli miałbym jakkolwiek zakończyć tę sprawę, to będzie to właśnie na spotkaniu klasowym. Jeśli chociaż jedna osoba oprócz mnie o niej pamięta, nie skończę jak wariat. To będzie dowód, że efekt Mandeli jest prawdziwy, że Eve jest prawdziwa, a Asher się myli. Boże, modliłem się o taki koniec. O 4:00 przyjechali wszyscy, którzy potwierdzili swój udział w spotkaniu. Niestety, pani Davis nie mogła w nim uczestniczyć ze względu na poważną sytuację rodzinną. Jej ojciec umierał i nikt nie wiedział, ile czasu mu jeszcze zostało. A Normana nikt nie zdołał namierzyć. Ostatnią osobą, która miała z nim kontakt, był Brian Reed, który opowiadał, że jakoś w 8:00 klasie Norman wpakował się w kłopoty i wylądował w poprawczaku. Po tym czasie po prostu jakby zniknął. Ale nie tak jak Eve. On ciągle był widoczny na zdjęciach. Ludzie pamiętali jego imię. Kiedy w domu zjawiło się 12 osób z mojej dawnej klasy, na chwilę zapomniałem o sprawie Eve. Niesamowite było zobaczyć po latach Erin. Była piękna i pełna energii, jak zawsze. Miała długie, brązowe włosy,
a jej zielone oczy tylko nabrały mądrzejszego wyrazu. Tyler Mahoney był ciągle tak samo przystojny jak kiedyś, starannie wystylizowany, nawet w mroźną pogodę. Brian Reed wstąpił do armii. Teraz wyglądał na lepiej zbudowanego niż wcześniej. Od szkoły średniej zaręczony z dziewczyną. Grayson z kolei nie została łaskawie potraktowana przez czas. Wyglądała na starszą niż w rzeczywistości. Ciągle była tą najniższą. Całą twarz pokrywał trądzik. Mimo to była bardzo śmiała i kontaktowa. Zack był dokładnie taki, jakim go zapamiętałem. Wysoki i chudy. Jedyna różnica, którą zauważyłem w jego wyglądzie, to wąsy. Od szkoły średniej pracował w Home Depot i wciąż mieszkał z rodzicami. Nikt za to nie rozpoznałby Amy. Miała teraz jasno-niebieskie włosy, co w sumie nie było takie zadziwiające, biorąc pod uwagę jej buntowniczy charakter w okresie dojrzewania. Ale jej piercing? Wow, to było coś. Elizabeth taka jak zawsze. Cicha i słodka, o bursztynowych, urzekających oczach, których nikt nie był w stanie zapomnieć. Dylan zaskoczył nas wszystkich. Prezentował się zachwycająco. Wysoki, z elegancko przystrzyżonym zarostem, wciąż nosił okulary i w sumie dobrze. W szkłach kontaktowych byłby oszałamiająco przystojny. Zawsze miał średnią wyższą nawet od Erin. Wszyscy byliśmy z niego bardzo dumni. George i Jordan obecnie bardzo się od siebie różnili. George pracował na budowie, był szczupły, ale umięśniony. Jordan mocno powściągliwy i o dziwo zdecydowanie wyższy od swojego brata bliźniaka. Poza tym nosił krótko i schludnie przystrzyżone włosy, w przeciwieństwie do gąszczu ciemnych kędziorów, jakie miał na głowie George. Nawet mówili już zupełnie inaczej. George prosto i zwięźle. Jordan za to nie przejawiał skłonności do przekleństw i ordynarnych wypowiedzi. Niesamowite wrażenie widzieć tych braci całkowicie odmienionych. Taz wciąż tak samo głupkowaty jak kiedyś. Zdziwiliśmy się słysząc, że poszedł do koledżu i studiował kierunek biznesowy. Ale kiedy opowiadał z przejęciem o swojej pasji, dalej nikt nie mógł go zrozumieć. Zaraz od progu, jak tylko wszedł, zaczął mamrotać i bełkotać bez końca, a my się tylko śmialiśmy w odpowiedzi. Szalony jak zawsze. Asher i ja byliśmy przekonani, że wciąż wyglądamy tak samo jak za dawnych lat. Asher zielonooki, o rudych włosach, ja oczy niebieskie, włosy brązowe. On piegowaty łobuz, ja raczej nie wychylałem się z cienia. Jedyna zmiana, jaka nastąpiła w nas obu, to fakt, że byliśmy w lepszej formie, od kiedy wspólnie zaczęliśmy biegać. Niestety, radość z ponownego spotkania starych znajomych jedynie na chwilę rozproszyła moją niepewność. Wkrótce myśli o Eve znów zaprzątały mi głowę. Czekałem, aż pojawi się w drzwiach, a jednocześnie wiedziałem, że to niemożliwe. Myślałem, że może ktoś o niej wspomni, ale czułem, że to się nie stanie. Oprócz Normana i pani Davis wszyscy byli już na miejscu. Delikatnie mówiąc, bardzo mnie to zasmuciło. Może rzeczywiście oszalałem? Może za dużo przeczytałem na temat efektu Mandeli, a ten epizod z urządzeniem pszczoły to siła sugestii. Zdjęcie z koncertu bożonarodzeniowego było po prostu jakie było i już. Prawdopodobnie Eve po prostu mi się przyśniła. Albo naprawdę spotkałem ją w przedszkolu i tylko wszystko mi się pomieszało. Niczego nie byłem już pewny. Po obiedzie poszliśmy do salonu. Rozmawialiśmy. Próbowałem się wyluzować, ale czułem, że coś jest nie tak. Eve
powinna tu być. Bardzo mi to dokuczało. Do tego stopnia, że postanowiłem sam zacząć rozmowę na jej temat. Jednak za wszelką cenę nie chciałem wyjść na czubka. Asher prosił, żebym nie wspominał o tej sprawie. Nie chciałem go wkurzać. Ja chyba też nie byłem przygotowany, by usłyszeć od nich, że jednak ją pamiętają. Co wtedy? Przekonałbym się, że nie cierpię na urojenia, ale co by to znaczyło? Zaakceptowanie jej niewytłumaczalnego zniknięcia to byłby prawdziwy horror. Coś nie do przyjęcia. Byłem zdesperowany, by usłyszeć od kogoś, że ona istniała. Ale nie wiem, jak zdołałbym o niej zapomnieć, gdybym musiał wyobrazić sobie, że zapomniał o niej sam wszechświat, który otarł się o inny, alternatywny wymiar, zabierając ją tym samym z zasypanego śniegiem Tałas City do jakiegoś innego miejsca oddalonego stąd o całe lata świetlne, gdzie wszystko na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, z wyjątkiem kilku niepokojąco odmiennych szczegółów. Chciałem siedzieć cicho. Pragnąłem po prostu o niej zapomnieć. Ale wiedziałem, że to nie jest wyjście z tej sytuacji. Nie wiedziałem już, co mnie bardziej przerażało. Efekt Mandeli, który dotyczył mnie bezpośrednio, czy wizja obłędu. Tak czy inaczej musiałem się dowiedzieć. Nie mogłem dłużej się powstrzymywać. Hej, słuchajcie. Muszę wam zadać jedno pytanie. Asher spojrzał na mnie rozczarowany. Co jest, Sean? Odpowiedział Brian Reed. Słuchajcie, może to zabrzmi... No, poniekąd dziwnie, ale... Gdzie jest Eve? Cały czas myślałem o tym samym. Tyler Mahoney wyrwał się z odpowiedzią, a moje serce dosłownie stanęło. Nie oszalałem. Nie oszalałem. A więc ktoś jeszcze o niej pamiętał. Ale nikt poza nim. W tym momencie w pokoju nastał bardzo niezręczny moment ciszy. Asher patrzył takim wzrokiem, jakby zobaczył ducha. Ja byłem przerażony, a jednocześnie odczułem ogromną ulgę. Eve? Jaka Eve? Zapytała Erin. No, nie pamiętam nazwiska. Cicha, mała blond laska, zawsze chodziła w sukienkach. Odpowiedział Tyler. O cholera, wymamrotał zszokowany Asher. Ja pierdolę, czy ja o czymś nie wiem? Do pierwszej klasy chodziła z nami dziewczyna o imieniu Eve, ale nikt jej nie pamięta. Przynajmniej tak do tej pory myślałem. Tyler, ty wiesz, o kim mówię? Boże, myślałem, że zaczynam wariować. Nie ma jej na żadnym zdjęciu. Nawet na jednym. Nie znalazłem żadnego śladu jej istnienia oprócz moich wyraźnych wspomnień. Przysięgam, zaczynałem wierzyć, że jestem chory na głowę. Tyler, ale ty też ją pamiętasz. Kurczę, no uspokoiłeś mnie trochę. Nie było żadnej Eve. Odezwał się Dylan. Nie przypominam sobie. Dokładnie pamiętam każdego z was. Nie ogarniam, jak mógłbym całkowicie wymazać kogoś z pamięci, a resztę ludzi poznać bez problemu. Zgadzam się. Były 4 dziewczyny, nie 5. Pamiętam to doskonale. Nie no, była. Odpowiedział Tyler. Dał mi tym wiele wsparcia. Nawet trochę się w niej podkochiwałem. Pamiętacie? Nie chcę się przechwalać, ale wy wszystkie dziewczyny na mnie leciałyście. No, ale mi się podobała ta Eve i... Liścik! Liścik! No właśnie, liścik! Wybuchnąłem śmiechem, a Tyler potwierdził. W
pokoju zapanowała złowieszcza cisza. Lubiłem ją. Nikt nie rozumiał dlaczego, bo zawsze była taka cicha i zdystansowana, ale coś mnie do niej ciągnęło. Napisałem do niej kiedyś taki banalny, żenujący liścik. No, a potem próbowałem jej go wręczyć. Ale zostałeś przyłapany i pani Davis go skonfiskowała. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, co w nim jest, bo go przeczytała, a potem nie mogła przestać się śmiać. Tak, był to najbardziej upokarzający dzień w moim życiu. No co wy, nie pamiętacie? Większość ze zgromadzonych wyglądała na zakłopotanych. Ja nie pamiętam żadnej Eve, powiedziała Elizabeth. Nie przypominam sobie w ogóle takiego imienia w klasie. Nie wiem, o którym dniu mówicie, ale lubiłyśmy się z ciebie trochę podśmiewywać. My wszystkie dziewczyny to chyba pamiętają wszyscy. Tyler wzruszył ramionami. Ale tak było. Inaczej jak ja i Sean moglibyśmy pamiętać to samo. Dokładnie to samo. A jakim cudem wszyscy pamiętają dłoń myśliciela zwiniętą w pięść, kiedy tak naprawdę jego palce układają się luźno wyprostowane w stronę jego klatki piersiowej? I dlaczego wszyscy zapamiętali maskę pogrzebową Tutanchamona z jednym tylko wężem, który ją ozdabia, podczas gdy od zawsze była przy nim umieszczona barwna figurka dziwacznego ptaka? I wreszcie, dlaczego wszyscy zarzekają się, że Nelson Mandela został zakatowany gdzieś w południowoafrykańskim więzieniu, co pociągnęło za sobą rozruchy wśród ludności cywilnej? Jego transmitowany przez telewizję pogrzeb i rozdzierającą przemowę pozostawionej w żałobie wdowy, kiedy to wszystko w ogóle nie miało miejsca. Wszystko dlatego, że w pewnym momencie doszło do jakiegoś niepojętego zaburzenia rzeczywistości. Coś, czego nikt z nas nigdy nie będzie w stanie wytłumaczyć. Zdarzenie, które zmieniło stanowczy stoicyzm myśliciela w pozę przedstawiającą głęboką niepewność. To przez nie nienaturalnie wyglądający ptak wyskoczył na masce pogrzebowej Tutanchamona niczym wyprysk, a Nelson Mandela został zmieniony w żywego trupa, który chodził po tej ziemi niezauważony niemal przez nikogo aż do 2013 roku, kiedy to ku ogromnemu zdziwieniu większości ponownie umarł. No cóż, trochę to wszystko dziwne. Słowa Erin zadziałały jak katarzis, którego oczekiwali wszyscy zebrani. Bez względu na to, czy Eve kiedykolwiek istniała, czy też nie, wszyscy musieliśmy się zgodzić, że ta sprawa była bez wątpienia dziwna. Później zmieniliśmy temat rozmowy. Większość z nas raczej nie zaprzątała sobie długo głowy poprzednim, dość zagadkowym tematem, ale ja nie należałem do tego grona. Cały czas mnie to zastanawiało, gryzło od środka. Chciałem usiąść i rozmawiać o Eve z Tylerem, choćby całą noc. Pragnąłem usłyszeć o niej wszystkie historie, które pamiętał. Ale to nigdy nie nastąpiło. Nie mogłem o to zapytać. Nie miałem sił już do tego wracać. To całe zajście tak na mnie zadziałało, że cały czas miałem przed oczami małą dziewczynkę, urządloną przez pszczołę, zapłakaną chwilę przed wykonaniem klasowego zdjęcia w naszym smutnym, pustym miasteczku. Już samo to wspomnienie wywoływało we mnie dreszcze. Biedna mała dziewczynka. Gdzie teraz się podziewa? Czemu nikt o niej nie pamięta? Ze wszystkich sił starałem się, by po prostu zapomnieć. Jednak Eve utknęła na dobre w mojej głowie. Wiedziałem, że już nigdy nie będę w stanie pozbyć się tych myśli.
Efekt Mandeli był prawdziwy. Ona naprawdę kiedyś istniała. A teraz jej nie ma. Co do cholery mogło się z nią stać? Serio. To zbyt przerażające, by nawet o tym myśleć. Ale jednocześnie nie mogłem zapomnieć, choć tak desperacko próbowałem. Wydawało mi się, że Asher podziela moje odczucia. Większość znajomych została u mnie na noc, bo w całym mieście nie było ani jednego motelu, a ich rodzice już dawno się przeprowadzili. Następnego dnia wszyscy wyjechali, z wyjątkiem mnie. Zdecydowałem się zostać jeszcze na chwilę w rodzinnym gnieździe. Tylko ja zostałem na zaśnieżonym pustkowiu Tawas City. Ja jedyny nie opuściłem tego wyjątkowego punktu we wszechświecie, w którym zderzyły się ze sobą dwie rzeczywistości. Nie czułem się zaspokojony tym, co usłyszałem na klasowym spotkaniu. Wymieniliśmy się numerami i teraz utrzymujemy ze sobą kontakt, co było wspaniałe. Ale przede wszystkim nieustannie dręczyły mnie myśli o Eve. Rozpaczliwie chciałem cokolwiek z tego zrozumieć. Do późna w nocy nie mogłem zasnąć, przypominając sobie dokładnie barwę jej głosu, kiedy czytała nam w klasie. Pamiętam, jak bardzo była zestresowana na wszystkich szkolnych uroczystościach. Jak maszerowała w sukience, przedzierając się przez zaspy śniegu, opatulona szalikiem i z rękawiczkami na rękach, prosto w stronę ukochanej mamy stojącej przy eleganckim, czarnym aucie. Przed oczami ciągle mam widok jej zapłakanej twarzy, urządlonej przez pszczołę. Ten obraz niepokoił mnie najbardziej ze wszystkich. Była taka niewinna. Bardzo jej współczułem. A teraz była już nie tylko ofiarą ugryzienia pszczoły, ale jakiegoś niewyjaśnionego kosmicznego zjawiska, które wymazało ją z tego świata. Czy ja też zostanę wydarty z rzeczywistości i wyrzucony w kosmiczną otchłań? W końcu kiedyś już się to zdarzyło. Ta zagadka do reszty obrzydziła mi moje rodzinne miasto. Przez nią nie potrafiłem uwolnić się od natrętnych myśli o Eve. Dziewczynie, która przestała istnieć. Mijały dni, a ja spędzałem je siedząc cały czas w salonie przed telewizorem. Lubiłem spędzać czas z rodzicami, kiedy byli w domu. Ale oboje jeszcze pracowali, a to oznaczało, że większość czasu byłem jednak sam, czego nie znosiłem. W końcu przegrzebałem swoją starą szafę w poszukiwaniu jakichś rzeczy i pamiątek z pierwszej klasy. Niczego nie znalazłem. Jednak cały czas trzymałem w ręku zdjęcie, z którego Eve została dziwnym trafem wymazana. To, na którym powinna stać pomiędzy Elizabeth i Amy. Ale jej nie ma. Zamiast niej jest tylko dziwna, pusta przestrzeń. Przeklęty wszechświat. Wszechpotężny. Wszechmocny. Ale w Wigilię wydarzyło się coś niespodziewanego. Dostałem wiadomość od Tylera. Sean, poczytałem trochę o tym efekcie Mandeli. Powiem ci szczerze, że trochę się przestraszyłem. Chyba właśnie to się nam przydarzyło. Ale przypomniało mi się jeszcze coś, dzięki czemu może będzie można udowodnić, że Eve naprawdę istniała. Liścik, który do niej napisałem. Ukradłeś go. Zabrałeś go z biurka pani Davis i chciałeś mi go oddać, a ja kazałem ci go wyrzucić. Później mówiłeś, że mnie nie posłuchałeś. Zabrałeś go do domu. Pokazałeś rodzicom i mieliście niezły ubaw za każdym razem, jak go czytaliście. Gdzie to jest? Jeśli wciąż go masz, to będzie dowód. O cholera. Tyler, cholera, masz rację. Znajdę ten liścik. Przysięgam i jak tylko to zrobię, wyślę ci zdjęcie.
Będziemy mogli wreszcie wszystkim pokazać, że ona była prawdziwa. Wiem, co pewnie sobie myślisz. Czy przypadkiem liścik też nie wyparował? Cóż, chodzi o to, że nie. Widzisz, kiedy zachodzi efekt Mandeli, zmienia tylko to, czego bezpośrednio dotyczy. To właśnie dlatego ludzie pozujący przed posągiem myśliciela ciągle stoją źle. Dlatego kreskówki, które przedstawiały maskę Tutanchamona z wężem, dalej pokazują złą wersję artefaktu. Jedyna rzecz, która się zmienia, to samo sedno tematu, na który oddziałuje. Tak więc zdjęcia, na których była Eve, przepadły. Została z nich wyciągnięta i nie widać na nich nawet najmniejszego śladu po niej. Ale liścik, jeśli tylko zdołałbym go znaleźć, byłby dowodem, którego potrzebowałem. Tam jest przecież wypisane jej imię. Tato powiedział mi, że mogę przeszukać cały zakamarek. Najwyraźniej wpakował tam wszystkie moje rzeczy, których wcześniej nie uprzątnąłem z pokoju. Jeśli ten skrawek papieru mógł gdzieś jeszcze być, na pewno będzie tam. Nawet pamiętam niewyraźnie, jak go wykradłem z biurka nauczycielki, a potem od czasu do czasu czytałem, żeby się trochę pośmiać. Pewna część mnie chciała wstrzymać się z szukaniem, dopóki ojciec nie wróci z pracy. Ale czułem, że jeśli on będzie szukał ze mną, to nigdy go nie znajdziemy. Wiedziałem, że muszę zrobić to sam. Pojechałem tam, po zasypanej śniegiem drodze, w kolejny ponury i cichy dzień, jaki nastał w Tałas. Gdy dotarłem do magazynu, byłem dziwnie przestraszony. Czułem się, jakbym zaraz miał wejść do nawiedzonego domu. Jak byłem dzieckiem, magazyn zawsze mnie przerażał. Nigdy nie widziałem w tym budynku innej żywej duszy poza moim ojcem. Zawsze było tu ciemno i pusto, a teraz bez niego miałem tam wejść i szukać listu napisanego do ducha. Byłem spanikowany. Mimo to nie zrezygnowałem. Wszedłem do zimnej, wielkiej metalowej hali, przechodząc między magazynami i po kolei włączając światła w kolejnych korytarzach. W końcu znalazłem nasz. Obawiałem się podniesienia drzwi. Zawsze okropnie skrzypiały przy otwieraniu. Ten dźwięk bardzo mnie zdezorientował. Chociaż to ja byłem tym, który go wywołał. Ciche podniesienie drzwi okazało się niemożliwe, ale gdy tylko się otworzyły, ruszyłem do roboty. Moje poszukiwania trwały ponad godzinę. Z trudem mogłem dosięgnąć pudeł na samym końcu, a każde z nich było do pełna załadowane starymi gratami. W końcu jednak dogrzebałem się do moich starych kart baseballowych. Zbierałem je w pierwszej klasie. Były w plastikowym pojemniku, ledwie widoczne pod stertą rupieci, wśród których leżały. Od razu je zgarnąłem. Otworzyłem pudełko. Bazgroły, stare zeszyty i złożona kartka papieru. Od razu ją rozpoznałem. Trzymałem ją w rękach. Teraz, w tym pustym, zimnym, cichym magazynie, pocierałem palcami dowód, o którym wszechświat zapomniał. Rozłożyłem stary kawałek papieru i, wstrzymując oddech, zacząłem szukać imienia. Kochana Eve. To mi wystarczyło. Kochana Eve. Złożyłem list z powrotem i wsunąłem do kieszeni. Wziąłem długi, głęboki wdech, opierając się o stertę zakurzonych kartonów. Eve była prawdziwa. Dziewczyna, która przestała istnieć. Kiedyś przechadzała się ulicami tego upiornego miasteczka.
a ja nie straciłem rozumu. Jakimś dziwnym trafem dwa światy zderzyły się ze sobą. Eve została porwana w zapomnienie przez srebrzyste szpony kosmosu, wyssana z rzeczywistości bez żadnego śladu, z wyjątkiem wspomnień moich i Tylera oraz liściku, który teraz trzymałem w dłoni. Co się z nią stało? Gdzie teraz była? Czy w ogóle żyła? Gdzie podziewa się ta urocza, cicha, płacząca dziewczynka? Czy kiedykolwiek się tego dowiem? Prawdopodobnie nie. Zapewne jest teraz w miejscu, gdzie ciekawski George ma ogon, a dzieci czytają opowieści o misiach Bernsteinach. Uczyła się, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w Afryce Południowej, a kiedy naśladuje pozę rzeźby myśliciela, robi to prawidłowo. Taką mam właśnie nadzieję. A może jest teraz nicością? Może wszechświat popełnił straszliwy błąd i ta bezbronna dziewczyna już nigdy nie padnie w ramiona swej ukochanej mamy, a zamiast tego spędzi całą wieczność wystraszona na śmierć, uwięziona wśród zawieruchy szarawego śniegu. Nie mam pojęcia. Siedziałem tam i mogłem tylko wyobrażać sobie jej ducha, siedzącego obok mnie. W tym miejscu zapomnianym przez czas, w tym metalowym pomieszczeniu ustawionym w mieście, w którym wszechświat się pomylił, czułem, że jestem bardzo blisko niej. Kiedy w końcu wróciłem do siebie, odczułem ogromną ulgę. Obiecałem sobie, że już nigdy nie wrócę do Tawas City, choćby nie wiem, co się działo. Uważałem, że lepiej zostawić to miasto za sobą, tak jak sprawę Eve. Jednak, jak bywało do tej pory, nie udało mi się od niej uciec. Wysłałem zdjęcia znalezionego listu do Tylera i Ashera. Obaj byli tak samo zdezorientowani, ale wszyscy uznaliśmy, że lepiej będzie już nie wracać do tego tematu. I właśnie wtedy pani Davis wrzuciła coś na swojego Facebooka. Moi drodzy, wybaczcie, że nie mogłam do was dołączyć, ale zapewniam, że następnym razem zrobię wszystko, żeby być obecna. Pozdrowienia dla mojej najukochańszej klasy. Dodatkowo opublikowała jeszcze zdjęcie. Zdjęcie starego rysunku wykonanego przez Elizabeth. Widać było, że rysowała go ręka dziecka. Proste kształty, chaotyczna kompozycja. Wszystko pokolorowane kredkami. Było w nim jednak coś, co odbiegało od normy. Rysunek przedstawiał 10 małych chłopców i 5 dziewczynek. Jedna z nich to postać małej blondynki o brązowych oczach, ubranej w coś, co bardzo przypominało sukienkę. Nie wiem, jaka była reakcja pozostałych, gdy zobaczyli to zdjęcie, ale ja wiem, że nigdy nie pozbędę się z pamięci tego widoku. Nawet teraz, po wielu latach, czasami o niej myślę. Nie mam nad tym kontroli. Widziałem w swoim życiu wiele okropności i niewytłumaczalnych tragedii. Patrzyłem, jak zawalają się dwie wieże zniszczone przez porwane samoloty pasażerskie, uśmiercając tym samym tysiące ludzi. A wszystko z powodu czystej nienawiści. Widziałem, jak niczym niesprowokowany, uzbrojony napastnik wdziera się do przedszkola i zabija maleńkie dzieci. Ale jeszcze nic nie dotknęło mnie tak bardzo, jak przypadek Eve. Dziewczyny,
o której zapomniał wszechświat. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.